Rosnąca ilość śmieci, rosnące koszty transportu i energii, koszty pracy, ale też i gigantyczny wzrost opłat za utylizację wytworzonych przez nas odpadów skłoniły Radę Miejską do pochylenia się nad opłatami za odbiór śmieci. Dzisiaj radni podjęli uchwałę o podwyżce tych opłat. Koszty odbioru i unieszkodliwienia naszych śmieci pochłonęły w 2018 roku grubo ponad 8 milionów złotych. Z 16 do 20 zł wzrośnie opłata od gospodarstw domowych w zabudowie wielorodzinnej prowadzących selekcję, a w przypadku tych, którzy nie segregują, opłata rośnie z 24 do 40 zł. Właściciele domów jednorodzinnych selekcjonujący śmieci zapłacą nadal 26 zł, ale od tych, którzy wszystko wrzucają do jednego pojemnika, opłata wzrośnie z 29 do 52 zł. Takie zmiany w stawkach wskazują, że suwalscy radni dali mieszkańcom czas na zmianę przyzwyczajeń. Przyjęli rozwiązanie proponowane przez prezydenta miasta, który był przeciwnikiem terapii szokowej, polegającej na ustaleniu dla mieszkańców budynków wielorodzinnych opłaty na poziomie 200% stawki bazowej. To w tej grupie płatników jest bowiem najwięcej osób, które mimo deklaracji nie segregują odpadów i liczą na to, że nikt ich na wstydliwym procederze oszukiwania sąsiadów nie przyłapie. Plastik, metal, makulatura czy opakowania szklane to cenne surowce wtórne, które łatwo sprzedać. Do ich wstępnej selekcji w domu, czyli w miejscu, gdzie powstają, naprawdę potrzeba jest samodyscypliny, ale również uczciwości wobec naszych sąsiadów. Uzyskane ze sprzedaży surowców wtórnych pieniądze zasilą system gospodarowania odpadami. Dlaczego nie zasilają go teraz? Zasilają, bo już to robimy, ale jeżeli będziemy prowadzić segregację lepiej, to wtedy tych przychodów będzie więcej. Mniej odpadów zostanie skierowanych na składowisko odpadów, mniej do spalarni odpadów komunalnych i koszty będą niższe, nie będą tak przerażające. Pozostałe dwie frakcje naszych śmieci to odpady biodegradowalne i tak zwane zmieszane. Biodegradowalne to głównie te, które szybko się rozkładają. Resztki jedzenia, skórki z owoców, warzyw, trawa, liście i tym podobne. Idealny materiał do produkcji kompostu. Zawartość ostatniego czarnego pojemnika trafia na składowisko odpadów czy do płatnej spalarni. My kosztów związanych z zagospodarowaniem tych odpadów nie unikniemy, ale naprawdę możemy je zminimalizować. Za składowanie jednej tony odpadów zmieszanych już płacimy 170 zł, a w przyszłym roku prawdopodobnie będzie to 270. Bezpieczne spalanie też jest bardzo drogie. Licząc statystycznie, mieszkańcy Suwałk produkują około 25 tysięcy ton odpadów rocznie. Wskaźnik segregacji w chwili obecnej to 30%. Jak łatwo policzyć, wydajemy na śmieci miliony. W egzotycznej Japonii worki na śmieci są przeźroczyste. Jeśli odpady są źle posegregowane, nikt ich nie odbierze, a mieszkaniec naje się wstydu. Bliższy przykład europejski – Dania. Wskaźnik recyklingu to 90%, w Suwałkach 30%. Jeśli nie zmienimy nawyków, za rok tylko na pokrycie kosztów samego składowania stawkę znowu będzie trzeba podnieść o co najmniej kilkadziesiąt procent. To naprawdę skłania nie tylko do refleksji, ale i zmiany nawyków, szczególnie w zakresie rozbieżności między deklarowanym a faktycznym segregowaniem odpadów.